Magdalena Kajra-Kajrowicz i Sławomir Zapala, rzadzi w ich związku. Magdalena Kajrowicz i Sławomir Zapala poznali się na studiach w krakowskiej szkole teatralnej. Jednak potem ich drogi się rozeszły. Spotkali się po latach w Stanach Zjednoczonych, w restauracji, w której Magda pracowała jako kelnerka. Jak wspominała potem w wywiadach, Sławomir nie tylko jej nie poznał, ale nawet wziął ją za Portorykankę i zagadnął po hiszpańsku. Kiedy wreszcie ustalili, kto jest kim i skąd się znają, postanowili rozpocząć zawodową współpracę. Jak ujawnia Kajra w rozmowie z Super Expressem, ich miłość narodziła się na scenie. Po powrocie pracowaliśmy razem w kabaretach, operze, w teatrach. Pamiętam, że Sławomir spiewał piosenkę Cudowna dziewczyna podczas naszej próby generalnej kabaretu i wówczas zrozumiałam, że to mój przyszły mas. Z czasem, na bazie popularności nurtu disco polo wykreowali produkt sceniczny pod nazwą Sławomir. Starannie opracowali swój sceniczny wizerunek. Nigdy zresztą nie ukrywali, że projekt Sławomir charakteryzuje się specyficzna estetyka, która nie każdemu musi się podobać, ale to dzięki niej stali się sławni. Póki byli po prostu sioba, czyli próbującymi się wybić w brandze absolwentami szkoły aktorskiej. Nikt nie zwracał na nich uwagi. Jak przyznaje Kajra w rozmowie z tabloidem. Wspólny pomysł stworzenia projektu muzycznego Sławomir był strzałem w dziesiątkę. Z roku na rok rozwija się on coraz bardziej, pojawiają się kolejne propozycje. W ten sposób stali się para zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Niewielu parom udaje się wytrwać razem, przebywając ze sobą praktycznie bez przerwy. Jednak, jak zapewnia Kajra, to kwestia dopracowania komunikacji. Nie jest to łatwe. Wymaga wielu kompromisów, ale daje też możliwości jak nic innego. Doskonale się rozumiemy, właściwie bez słów, każdy z nas ma swój przydział zadań i wspieramy się wzajemnie. Oczywiście się kłócimy, ale na tle artystycznym. Zapala nigdy nie ukrywał, że chociaż jest frontmanem, to mózgiem Sławomira, sila napędowa i generatorem pomysłów jest Kajra. Skąd inąd kobieta ognistego temperamentu. Jak ujawnił Sławomir podczas 12 edycji Tanca z Gwiazdami, w której jego żonie partnerował podejrzewany o ADHD Rafał Maserak. Dzięki temu, że tancerz wyciska z jego żony siódmy pot na sali treningowej, wracała do domu dużo spokojniejsza i nie miała już siły na rzucanie szklankami. Jak można było wywnioskować z jego wypowiedzi, kluczenie zastawy stolowej uchodzi w ich domu za normalna forma dialogu. W rozmowie z Super Expressem nie wracaje wprawdzie do tego aspektu swojego związku. Jednak Sławomir nie pozostawia żadnych wątpliwości co do tego, kto rządzi w ich związku i karierze. Kajra. I tu. Wiedzieliście, że taki mają klat sił w życiu i pracy?